Rusza nabór do Akademii Dziennikarskiej organizowanej przez Instytut Wiedzy o Rodzinie i Społeczeństwie. Co ciekawe, proszę Państwa, dla najlepszych uczestników zaplanowane są stypendia, to już zdradzę. No a partnerem projektu jest też Polskie Radio Poznań. Naszym gościem jest koordynatorka naboru do Akademii Dziennikarskiej właśnie z Instytutu Wiedzy o Rodzinie i Społeczeństwie, redaktor naczelna też portalu Polskie Forum Rodziców.pl, Elżbieta Lachman. Dzień dobry, witam Panią redaktor bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam Państwa. Najpierw nie mogę nie zapytać o w ogóle samą inspirację, o pomysł na, bo wydaje się bardzo ciekawy, na uruchomienie Akademii Dziennikarskiej. Tak, pomysł rodził się właściwie latami, ale już tak ostatnio dojrzewał, ponieważ nasza fundacja mediami stoi w Instytucie Wiedzy o Rodzinie i Społeczeństwie. Są w tej chwili już cztery media, mamy cztery media w portfolio. Dla rodziców starszych, dla rodziców młodszych, również jeden portal SOS Rozwód. No a przede wszystkim w tej chwili bardzo cieszymy się z rozwoju portalu pięknadziewczyna.pl, który ma również swój kanał na TikToku. Stąd po prostu też pomysł, aby zaprosić młodych ludzi, którzy zechcą z nami w przyszłości być może współpracować. A, no to bardzo ciekawe. Przy okazji, jak będzie jeszcze chwilka czasu, to możemy o tych mediach też wspomnieć troszkę, bo warto zawsze promować tego typu portale czy treści, jeśli tam też docelowo mogliby skorzystać z propozycji współpracy ci, którzy przejdą tę Akademię Dziennikarską. Ale zanim o tym, to może warto powiedzieć, dla kogo ona, tak od strony czysto formalnej, dla kogo jest przeznaczona, jak ten projekt wygląda właśnie, kto może się zgłaszać i jak to zrobić. Praktycznie cały program podzielony jest na dwie edycje. Pierwsza z nich ma odbyć się w sierpniu, a druga we wrześniu. Będą cztery zjazdy weekendowe, sobotnie, od godziny 9 do 15. Kto może uczestniczyć w tych warsztatach? Zapraszamy osoby dorosłe od 18 do 26 lat, które interesują się dziennikarstwem, ale nie tylko. Być może mają swoje kanały w mediach społecznościowych. Te osoby również. No i cóż tam będziemy mówić, o czym będziemy opowiadać? No, chcemy przede wszystkim przekazać informacje o tym, jak się robi serwis informacyjny, jakie są zasady, jak zbudować dobrej jakości serwis informacyjny. Również jak przeprowadzać wywiady, o co pytać, jak przygotowywać się do wywiadu. No i też myślę, nie lada gratka, a więc zasady montażu audycji radiowych, jak się montuje podcasty. Każdy przecież dzisiaj chce być youtuberem, influencerem. Mnóstwo młodych ludzi, wiemy o tym z badań, marzy o tym, żeby zostać youtuberami. No więc chcemy im ułatwić, przekazując informacje o warsztacie, o takich podstawowych właśnie zasadach, jak media przygotowywać. A trochę to się zmienia, chociaż cały czas jednak korzystamy z tych tradycyjnych mediów, prawda? Mimo wszystko nadal oglądamy telewizję, nadal chyba sięgamy po gazety, chociaż oczywiście coraz rzadziej, ale jednak nadal to robimy. Ale faktem jest, że zaczynają dominować te media społecznościowe tak zwane, prawda? I też trzeba umieć się w nich poruszać, więc ta wiedza pewnie się bardzo przyda. Tak, dlatego też będą dwie osoby, które opowiedzą o tym, jak przygotowywać materiały do mediów społecznościowych. Jedną z tych osób będzie właśnie pan redaktor Kacper Wik, który przygotowuje materiały do mediów społecznościowych Radia Poznań. Będą też wiadomości o tym, jak przygotowywać dobre reelsy, rolki, informacje wideo na TikToku. Pojawi się... Pani redaktor już widzę przeszkolona dobrze. Influencerka, która na swoim koncie zgromadziła już w tej chwili blisko 30 tysięcy followersów i 30 tysięcy prawie młodych kobiet obserwuje właśnie kanał pięknadziewczyna.pl. Więc o tym, jak robić dobre materiały na TikToka, też będzie właśnie to wiedza. Już są zasięgi, które mogą imponować, prawda? Tak, cieszymy się właśnie. Po jakie treści sięgać, żeby takie zasięgi osiągnąć? Czyli trzeba też coś umieć zaproponować. Myślę, że nie zdradzę tutaj tajemnicy, natomiast no właśnie, jak zdobyć tutaj obserwujących, jak wybadać niszę, jak ją odkryć. No o tym też będzie słów kilka. No tak i sama treść pewnie będzie bardzo ważna. Ale ważne będą też przewidziane w projekcie, przynajmniej dla najlepszych, stypendia. Warto o tym powiedzieć, kto ma na nie szansę, no, jak one będą organizowane, jak potrwają długo.
Do każdej tury dostanie się 12 osób. 12 osób w sierpniu i 12 osób we wrześniu będzie mogło wziąć udział w naszych warsztatach. I spośród tych 24 osób zostaną wyłonione dwie, którym zostaną przyznane stypendia. Te stypendia będą wynosić 450 zł miesięcznie do końca 2023 roku. Będziemy oczekiwać od osób, tutaj które... Tutaj zrobiłem duże oczy. Tak, to nie są małe sumy. Będziemy oczekiwać od tych osób, aby przygotowywały miesięcznie cztery materiały. Mogą być właśnie w wersji podcastu czy artykułu prasowego. Będziemy publikować te materiały w mediach, które właśnie wcześniej wymieniłam. Mam też deklarację ze strony szefostwa Radia Poznań, że najlepsze materiały audio również będą miały szansę znaleźć się na antenach, które są tutaj w portfolio Polskiego Radia. Czyli będziecie Państwo mieli okazję może posłuchać na koniec pracy tej warsztatowej, efekty tejże pracy, no i to będzie zasięg jednak regionalny. Tak, też ciekawostka, że te osoby otrzymają od nas sprzęt za blisko 2000 zł. Zakupimy rejestratory dźwięku dobrej jakości, mikrofony, kable, wszystko, co jest potrzebne do przeprowadzenia dobrej jakości wywiadu, także od strony technicznej. Zanim porozmawiamy o mediach, od których pani rozpoczęła swoją wypowiedź, to chciałbym, żebyśmy chwilę chociaż oddali to, co należy organizatorom, czyli kto podjął się organizacji Akademii, no i właśnie wspomnieliśmy, no partnerem jest też Polskie Radio Poznań, co tak. Pozwolę sobie podkreślić jako tutaj dziennikarz radia. To będzie już właściwie trzecia odsłona warsztatów dziennikarskich organizowanych przez Instytut Wiedzy o Rodzinie i Społeczeństwie. W naszym gronie jest około 12 dziennikarzy, blisko 20 współpracowników, osoby właściwie z całej Polski. Także po pierwsze Fundacja Instytut Wiedzy o Rodzinie i Społeczeństwie. Partnerem jest właśnie Radio Poznań. Natomiast całość odbywa się dzięki finansowaniu właściwie przez Narodowy Instytut Wolności, Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. A jest to rządowy program rozwoju organizacji obywatelskich na lata 2018-30. Pani redaktor, no tak, ale to warto jednak wspomnieć. Tak, bez tej organizacji nie byłoby tej instytucji, nie byłoby tych warsztatów. Okres jest co prawda okres wakacyjny, ale miejmy nadzieję, że jednak osoby chętne do skorzystania z takiej okazji, jednak jakby nie patrzeć, się znajdą. To może jeszcze o kwestiach formalnych, jak te zgłoszenia, gdzie się zgłaszać, w jaki sposób do Akademii Dziennikarskiej. Tak, czasu nie zostało wiele. Do 17 lipca, do 24 można przysyłać zgłoszenia. Formularz można wypełnić internetowo. Jest dostępny na stronie iworis.pl w zakładce aktualności Iworis. Również jest artykuł na ten temat na stronie Polskie Forum Rodziców. Także w mediach społecznościowych iworis.pl, Instytut Wiedzy o Rodzinie i Społeczeństwie. Także zapraszam, żeby tam właśnie zaglądać. Formularz jest bardzo krótki. To jest jego wypełnienie, to właściwie jest przejście pierwszego etapu. Do kolejnego będą już zapraszane osoby, które po prostu wybierzemy na bazie tych formularzy. Mhm. Czyli zapraszamy bardzo serdecznie. Czasu, jak wspomnieliśmy, niewiele, ale miejsc kilka jest, więc kilkanaście, tak, w sumie. 24 więc, miejsca, także dokładnie. Zapraszamy serdecznie. Warto. Zapraszamy też, co ważne, nie tylko poznaniaków. Tutaj mam zgłoszenia już w tej chwili zapytania od właśnie osób z okolicy Wolsztyna. Z okolic Wolsztyna, ze Szczecina dzisiaj też napłynęło zgłoszenie, więc każdy, kto będzie mógł dojeżdżać tutaj do nas, do Poznania, jest serdecznie zaproszony, dlatego że w efekcie chcemy wyłonić współpracowników, korespondentów lokalnych. Nasza fundacja zajmuje się sprawami społecznymi, szczególnie które są kierowane do rodziców, więc takich właśnie korespondentów też będziemy poszukiwać, którzy interesują się po prostu tym, co się w okolicy dzieje, a szczególnie dla lokalnych społeczności. Czyli o tej wrażliwości rodzinnej warto też tutaj pamiętać i w związku z tym chciałem na koniec naszej rozmowy przejść jeszcze do strony, którą właśnie podglądam. Polecam Państwu zresztą tę stronę, polskieforumrodziców.pl. Pani jest koordynatorem Akademii Dziennikarskiej właśnie Instytutu Wiedzy o Rodzinie i Społeczeństwie, ale jednocześnie redaktor na
naczelną tego portalu. Muszę powiedzieć, że robi on na mnie wrażenie. Poruszacie Państwo, jak widzę, choćby tutaj na pierwszej stronie, zazwyczaj ta pierwsza strona przyciąga uwagę, tematy, które no, można by powiedzieć, że niewiele mają wspólnego z rodzicami, z rodziną, a jednak są po prostu bliskie ludziom. Rower, hulajnoga, deskorolki. Jak się nimi bezpiecznie poruszać? Choćby. Tak, właściwie no, każdy, kto ma dzieci, to zdaje się, że i rowery, i hulajnogi, i deskorolki w domu no też ma. No właśnie. Więc kwestia bezpieczeństwa w rodzinie, bezpieczeństwa dzieci to także temat dla nas. No, cieszymy się, bo na portalu właściwie już w tej chwili mamy ponad 1100 publikacji. Są to właśnie przede wszystkim artykuły prasowe, ale też audycje, podcasty właśnie, a także programy wideo, programy nawet do emisji w telewizji, więc tutaj wszechstronnie szeroko idziemy. Tak, jeszcze pozwolę sobie, żeby Państwu trochę też zachęcić do zerknięcia, przywołać choćby może dwa tytuły kolejnych artykułów. Dlaczego należy chronić oczy w wodzie? No, temat bardzo aktualny, prawda? Korzystamy coraz teraz z okazji dobrej pogody, przy okazji dobrej pogody korzystamy z jakichś akwenów wodnych czy z wakacji z wodą właśnie. No więc jak najbardziej można sobie zerknąć, zobaczyć, co tutaj Państwo podpowiadacie. Jest też na przykład temat o szkoleniu obronnym młodzieży, które wróci do szkół wobec wojny na Ukrainie, prawda? Nie wiem, może pani redaktor by chciała tutaj coś polecić. No, są to przede wszystkim też bieżące, tam jest mnóstwo aktualności dla rodziców. Jesteśmy zabiegani, rodzice najczęściej też pracują, więc jeśli ktoś poszukuje informacji właśnie na temat dzieci, wychowywania dzieci, edukacji, zajęć dodatkowych, no to tam można znaleźć na naszym portalu tak naprawdę kompendium wiedzy, również jeśli chodzi o zdrowie. No, myślę, że każdy rodzic, szczególnie przedszkolaka i ucznia szkoły podstawowej, coś tam dla siebie znajdzie. Też polecam najnowszy nasz cykl Okiem Mamy, w którym właśnie matka Polka, pani dr Paulina Michalska, opisuje śmieszne historie z życia wzięte. Cóż to się może matce Polce właśnie przytrafić, mamie, która po prostu no, myśli, że pech czyha za każdym rogiem. Trochę śledzę te wrzutki internetowe, one są już w internecie dostępne. Muszę powiedzieć, że naprawdę no, robią wrażenie. Są przyciągają uwagę. Bardzo dziękuję. Jeszcze raz zapraszamy do zgłaszania się do Akademii Dziennikarskiej. Tak jest. Jeszcze raz zapraszam, strona iworis.pl. Tam jest formularz zgłoszeniowy i zachęcam do wzięcia udziału. To jest prawdziwa gratka. 24 osoby dostaną się do naszej Akademii. A te najlepsze dostaną stypendia całoroczne. Tak jest. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu i za rozmowę. Koordynatorka naboru do Akademii Dziennikarskiej iworis, redaktor naczelna portalu Polskie Forum Rodziców.pl Elżbieta Lachman była gościem Wielkopolskiego Popołudnia z Radiem Poznań.